Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister. Omawiając sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2011, należy również odnieść się do bardzo ważnego sektora finansów publicznych, jakim jest samorząd. Dziwne, że tak skrzętnie temat omijany dzisiaj dotychczas w tej debacie. Na początek kilka wielkości w nawiązaniu do prośby pani poseł z Platformy, ażeby mówić o konkretach. Zadłużenie samorządów na koniec 2007 rok to około 24,5 miliarda złotych. Koniec 2008 to 29 miliardów, 2009 to już około 700 milionów, 2010 to około 55 miliardów, 2011 to 65 miliardów, 756 milionów złotych, czyli wzrost o prawie 270%. I jeszcze jedne dane. Na koniec 2011 roku 241 gmin, 14 miast na prawach powiatu, 13 powiatów i 2 województwa osiągnęły wskaźnik zadłużenia przekraczający 50%. W tym w 31 gminach i jednym powiecie wskaźnik przekroczył 60%, liczony bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych. Można, a nawet należy zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje. Po pierwsze, samorządy terytorialne w roku 2010, podobnie zresztą jak w 2011, realizowały i finansowały około 3/4 inwestycji sektora finansów publicznych, w większości z udziałem środków unijnych, czyli konieczność zadłużania się na udział własny. Po drugie, z wyliczeń strony samorządowej wynika, że skutki zmian prawnych oraz innych okoliczności zewnętrznych wprowadzanych przez parlament czy też rząd bez respektowania zasad zawartych w artykule 167 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wszyscy wiemy, że mówi o zabezpieczeniu finansowania na realizację nowych zadań, w ciągu ostatnich lat dla budżetów samorządów to około 8 do 9,5 miliarda złotych rocznie. Chociaż eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego i PKO BP szacują, że skutki są te zdecydowanie wyższe i mogą wynosić nawet do 12-14 miliardów rocznie. Kolejna sprawa to subwencja oświatowa, która według szacunku samorządów wystarcza jedynie na około 70% wydatków bieżących na oświatę. O wielu innych przyczynach ze względu na brak czasu nie będę tutaj mówił. Pomimo tak dramatycznie pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów, ich dług zarówno w relacji do PKB, jak i do całego długu sektora finansów publicznych. Panie Marszałku, proszę o minutę. Dobrze, minuta. Dziękuję bardzo. Jest najniższy w całej Unii Europejskiej. Wysoka Izbo, redukowanie w tej sytuacji deficytu sektora finansów publicznych kosztem samorządów w sposób nieproporcjonalny do jego udziału jest niezrozumiałe i szkodliwe wręcz dla Polski. Tak zwana reguła wydatkowa, o czym wszyscy wiemy. Spowoduje to zmniejszenie wydatków inwestycyjnych samorządów, co skutkować będzie zahamowaniem tempa rozwoju Polski. W sytuacji pogłębiającego się kryzysu gospodarczego od rządu, samorządy oraz my oczekujemy podjęcia rzetelnej debaty na temat finansów publicznych. Apelujemy o rzeczywisty dialog z samorządem terytorialnym. Marginalizowanie dialogu rządu ze stroną samorządową musi doprowadzić do niepotrzebnych napięć, procesów sądowych itd. Klasycznym przykładem lekceważenia samorządów było w przeddzień święta samorządu przerwanie posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Rozwoju w dniu 25 maja 2011 roku, w którym to uczestniczyli na zaproszenie przewodniczącego komisji samorządowcy, w tym prawie wszyscy skarbnicy Unii Metropolii Polskich. Nie dopuszczono strony samorządowej do głosu. Dlaczego pan, panie ministrze, nie chciał się z nimi spotkać? Dlaczego pan unika kontaktu z samorządami? Był to rok wielkich nadziei samorządowców, to jest opinia strony samorządowej. Panie pośle, na zmiany, ale niestety marzenia nie spełniły się i jest pan nadal ministrem, więc postanowili pana wyręczyć i przygotować ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nie mogąc doczekać się na spełnienie obietnic. Panie ministrze, proszę o konkluzję i proszę kończyć. Nasza umowa została już podwójnie zrealizowana. Dziękuję, panie marszałku. Kończę.
Panie ministrze, w opinii niewielu samorządowców słychać, że byłby pan dobrym głównym księgowym budżetu samorządu, szczególnie w tych miastach, których wskaźnik zadłużenia zbliża się do 60% ze względu na umiejętności kreatywnej księgowości. Natomiast w opinii bardzo wielu, prawie wszystkich, niezależnie od opcji politycznej, nie nadaje się pan na stanowisko skarbnika samorządu. Ale póki co jest pan niestety ministrem. Wielokrotnie z tej trybuny jako wielokadencyjny samorządowiec i wielokadencyjny panie, już poseł stawiamy tezę. Panie pośle, zmuszony będę wyłączyć mikrofon. Czas i został... Ostatnie zdanie. Powtórzę swoją tezę. Ten rząd i ten minister finansów jest najbardziej antysamorządowym... Dzień.